Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony się witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Moi drodzy, siedziałem wczoraj chyba ze 2,5 godziny, ale zrobiłem to. Przebudowaliśmy całkowicie bazę. I co jest najlepsze, nagranie z tego faktycznie jest dostępne. Bo co prawda bez żadnego komentarza i tym podobnych, ale nagrałem nasz, że tak powiem tutaj, znaczy naszą tak naprawdę tutaj budowlę. Więc osoby, które chciałyby na przykład wspierać kanał w jakiś sposób, nie wiem, natomiast chyba zaczyna się od 9 zł, 10 zł miesięcznie, mają dostęp właśnie do takich filmów. Dodatkowo za jeszcze większe kwoty możecie sobie wcześniej oglądać sobie niektóre filmy, które wypuszczam w międzyczasie. I tak, moi drodzy, jak to wszystko wygląda? Dzisiaj mamy tutaj main entrance, mamy tutaj jakieś lampy, nie lampy, wszystko jest przeszklone. Mamy magazyn materiałowy, czyli mamy jakieś tam żelazo, tytan, bla 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 bla, obsydian. Tutaj mamy osm, siarkę, uran, magnetyt kwarcowy i tym podobne. Drugie piętro również jest macami. I tutaj mamy typu, nie wiem, jakiś tam materiał, metan, bla bla bla, glony i tym podobne. Naprawdę mamy dużo surowców, więc to jest akurat spoko. Na dolnym piętrze mamy siedlisko do kraftowania, więc w tej chwili możemy sobie wszystko fajnie tutaj porobić. W ogóle jest filtr powietrza. Czy mam filtr powietrza? Mam filtr powietrza, okej. Więc tu jest właśnie taka wnęka, gdzie tutaj możemy wszystko kraftować. Mamy przejście. Tutaj natomiast mamy biolaboratorium do kraftowania rzeczy typu wybuchowy proszek, nawozy, etc., etc. Kolejna komora, która jest na razie pusta, ale wierzę, że tutaj będziemy sobie modyfikować zwierzątka. Tu również jest jeszcze pusta komora, którą po prostu nie zdążyłem zorganizować w jakikolwiek sposób. Wyjście B. Wyjście B to po prostu wyjście takie, o, zewnętrzne, to jeszcze będzie trzeba barierki porobić, ale już naprawdę wczoraj nie miałem siły na to wszystko, więc zostawiłem to tak, jak jest. Sala informacji. Sala informacji, moi drodzy, to jest sala, gdzie mamy... To jest to skasowania. Gdzie mamy oczywiście podgląd mapy, wiadomości, ekrany do terraformacji, elektryka, no i tym podobne. I tutaj również będzie trzeba to wszystko poznosić, bo tutaj ogólnie się bawiłem troszeczkę... nawet nie to, że się bawiłem, tylko skasowałem prąd, nie prąd. Terraformację ciepła. Terraformację ciepła. Dlaczego? Bo no, musiałem tu całość przebudować. To wyszło jak wyszło. Tylko nie wiem, czy teraz mi się to nie wrzuciło tu. No dziwo nie. Tak, to można zakonstruować. To też można zakonstruować. To też. W ogóle nie byłem nastawiony na początku na generatory ciepła wewnątrz, ale okazało się co innego. To wam też za chwilę pokażę. No mam drugie pięterko. I tu już mam jakieś tam nasionka Lirma, nasiona Shanga, no inne nasionka. Tu nie ma nic na przykład. W poprzednim odcinku sobie również wrzuciliśmy nasiona drzewek i właśnie wyszedł nam pleom tego złotego nasionka i innych. Jakieś tam larwy sobie zbieram, inne duperelki. No i naprawdę mamy widoczek bardzo, bardzo ładny z tej strony. To są właśnie te masy, będzie też trzeba zrobić tutaj drzwi przy okazji. Drugie pięterko i naprawdę tutaj teraz mamy masę miejsca pod tym względem. Wręcz nie mamy co z tym robić i troszeczkę mnie to przeraża. Ale myślę, że znajdziemy miejscówkę i funkcję tych wszystkich pokoi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zbierzmy sobie jeszcze te surowce tylko stąd. I trzeba pójść zaraz włączyć prąd. Bo ja oczywiście zatrzymałem tutaj wszystko, żeby przypadkowo bez was nic nie odkrywać. Ja słowo dotrzymuję i tak właśnie wyszło. Tak. Jednego miejsca zabrakło niestety. Zresztą na pewno w oddali mogliście coś zobaczyć. Przez okno coś mogliście zobaczyć. Coś, co stoi w tamtym miejscu. I zaraz mam... Tak, coś się zdekonstruowało. Nie wiem co. Chyba ta siatka konstrukcyjna. Będzie ją naprawić za chwilę. Wyjdźmy i zobaczmy. No właśnie, mamy tutaj oczywiście też kolektor wody, już takiej zwykłej. Akurat myślę, że przy wyjściu spoko sprawa. Tutaj będę testował ogólnie sobie, które oświetlenie jest lepsze. Czy takie w pałce zwykłej, czy takie zewnętrzne, jak jest tutaj. To chyba na dobrą stronę jest przekręcone. Niestety, ale tutaj te barierki naprawdę są okropnie zrobione, moim zdaniem. Więc no, jest jak jest.
Jest jak jest. I to musiałem tu zdekonstruować, prawda? I tutaj zdekonstruowałem. Sobie pierdyknijmy już konstruktorka. O, jest jak miało być. Tak, tak. Dobra, to widzieliście już całą bazę. Ogólnie pokasowałem również tamte terraformery ciśnienia. Ciśnienia, w ogóle tam nie ma żadnych roślin, a i no teraz w sumie jest już, ale wcześniej jeszcze nie było terraformacji ciepła, więc również dzisiaj to musimy zrobić. Pokazywałem właśnie z tego powodu, żeby nie nabijać tej terraformacji, a chciałem też potestować, jak to wszystko wygląda z oświetleniem i tym podobnymi. Ale być co, moi drodzy, pierwsze co zrobimy, to musimy... To jest zapas cały. Musimy się w jakiś sposób dostać po kryształy kwarcowe. Bo brakuje nam ich do stworzenia generatora fuzji jądrowej. Wiemy, gdzie możemy to znaleźć, więc myślę, że z tym problemu nie będzie. Ale trzeba się tam wybrać. Trzeba się tam wybrać. Patrzę, czy to się wszystko nagrywa, ale nagrywa się chyba. Weźmy sobie znowu kapsułkę tlenu. Wody się napijmy, po prostu sobie weźmy. To tak, na fasadzie już nie mamy. Więc trzeba będzie sobie wziąć... Grzyby niezbyt bakłażany zapewne. A z jednego. Jeden starczy. W ogóle zaczął nam się również tutaj osm zrzucać, że tak powiem, z nieba. Oczywiście na nagraniu jest kilka takich sytuacji, więc naprawdę warto obejrzeć. Mimo iż to trwa 2,5 godziny nagranie z tej budowli, to naprawdę jak najbardziej się opłaca. No właśnie, to są teraz generatory ciepła. One są naprawdę mega, mega duże. No i zobaczcie, no 35, nie, przepraszam, 538 pk, a te stare miały no około 100? Jak nie mniej. Jak nie mniej. Więc tak, cel w tej chwili zdobyć te kryształy. Wiemy, gdzie one są, musimy lecieć sobie w tą stronę. Są te jaskinie kryształowe. W ogóle myślę, że również tam przydałoby się zrobić jakiś teleporter. Przydałoby się zrobić tam teleporter, żeby właśnie w jednej chwili sobie te kryształy zbierać. No i również trzeba będzie postawić w tamtym miejscu ekstraktor, bo... Energia jest nam potrzebna, to jest chyba już ostatni, z tego co pamiętam, typ generatorów, więc tym bardziej przydałoby nam się mieć stały dostęp do tego wszystkiego. Ale to za chwilę zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle ja mogę zrobić teleporter? Mogę w sumie. I nawet chyba go zrobię. Nawet chyba go zrobię, czyli pozbieramy sobie kryształy. I wrócimy się, no niestety nie poprzez teleporter, bo nie mamy jak, nie mamy prądu. W ogóle tu jest drzew już, wow. Jak tu wszystko odżyło. Dzień dobry. Ja sobie ciebie wezmę. Wow, ile tu kanionów się porobiło. 11 stopów. No naprawdę jestem wręcz zdziwiony. Zobaczcie, i lód się tutaj porespił. Czy my tu byliśmy? To chyba nawet jesteście chyba znów świadkami wylatywania osmu. Chyba tia. Nie widzę, czy to leci, czy to nie leci. To zaraz będzie lecieć, mi się wydaje. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie były te kryształowe jaskinie. Czy to było bardziej po lewej stronie, czy bardziej po prawej stronie? W ogóle mogę zrobić sobie... Nie wiem, czy nie użyję po prostu kapsułki tlenowej i się nie będę bawił w budowanie. Dobra, tutaj byliśmy przed sekundą. W ogóle fajne wejście. I tam były chyba bardziej te jaskinie kryształowe. No nic nie spadło jednak, dziwne. Niski poziom tlenu. No dobra, mamy kapsułkę.
I tu są te kryształki, tylko są chyba te ciemne. Tak, czy nie tak? Ops. Ti. To jest magneto, coś tam, coś tam. Ile to jest w ogóle skrzyń? Wow! Tu pozostawiałem tak samo opas? Dziwne. I to nie jest to miejsce. Nie jest to miejsce. Musimy sobie przejść jeszcze troszeczkę dalej. I to było gdzieś tu. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Tak mi się kojarzy. Tu w ogóle jest skrzynka też. Ale skrzynka lipna. Nowy surowiec. Kwarc kwazarowy. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Ja was, moi drodzy, przepraszam, bo naprawdę ostatnimi czasy mam problemy, jeżeli chodzi o dostępność i czas, kiedy mogę sobie nagrywać bez problemu. I właśnie teraz ten czas zbytnio nie nadszedł. Musiałem odebrać telefon. No ale dobra, już chyba powinno być w porządku, tylko się trochę pogubiłem. Znaczy, znalazłem tą jaskinię lepszą, czy lepszą, z nowym surowcem po prostu. I możemy sobie zrobić pewnie nową latarkę nawet, co mnie bardzo cieszy. Wow, a to co to jest? Kwarc blazarny. No więcej normalnie was matka nie miała. I wszystkie surowce, które możemy znaleźć, są tutaj. One są tutaj, moi drodzy. Niski poziom mocy. No to już będę wiedział mniej więcej, gdzie tego szukać. Ja sobie pewnie jeszcze potem się pogubię trochę z tym, ale już mniej więcej wiem, gdzie tego szukać. Siarki nie chcę brać, powiem szczerze. Siarki nie chcę brać, bo siarki to mam aż nadto. Totalnie mamy jej nadto. Żelaza też nie chcę brać, więc sobie to odstawię. Próbka bakterii się może akurat przydać. Żelaza też sobie odstawmy. Właśnie, my przyjdźmy po ciebie. Kwarc pulsarowy. Mogę zrobić teleporterek, tylko on no nie będzie działał. On nie będzie działał z tego powodu. Ale jednak działa. Ale jaja. Działa. Bez energii działa. Świetnie. Dobra, bardzo mnie to cieszy w takim razie. I zobaczmy sobie, czy możemy ulepszyć latarkę. Bo mieliśmy tutaj ten schemat latarki. A to jest kwarc solarny. To jeszcze co innego. Ja w ogóle tego potrzebowałem gdziekolwiek? No. Przypinanie schematów i potrzebuję... Przypinanie schematów P1. Tego chyba nie mam. P2. Mamy P2. Umożliwia przypięcie większej ilości przepisów. Na obiekcie. Usz nie. Nie. Że co? Dobrze powiedziawszy, jestem troszeczkę zniesmaczony. Bo nie sądzę, żeby to było mi aż na to potrzebne, no ale okej. Kurde, tutaj te kwarce będą musiał chyba na górę wynieść. Bo na razie do pulsarowych tu wrzućmy. Oj. Dobra, zmieńmy w ogóle nazwę tutaj na dom. Nagrywam. Boże, się przestraszyłem. I musimy pozbierać kwarc pulsarowy. No, nie ma innej opcji. Musimy zrobić prąd. Musimy zrobić tutaj wiertnicę. I dopiero będziemy mogli sobie cokolwiek tutaj kombinować. A wydaje mi się, że zaraz może mi zabraknąć tego kwarcu pulsarowego i będzie problem. Będę go szukał Hug wie gdzie. Tego zebrać nie możemy, niestety. Dobra, tu już wszystko. No to mało wyszło. Dobra, gdzie to jest? Możemy zrobić. Wróćmy się i zróbmy sobie prąd. To tu tak dziwnie jasno. Żółto. Znów jakaś dziwna anomalia nam się trafia.
Dobra, prąd wrócił. Prąd wrócił. Dobrze, cieszy mnie to. Czy ja mogę sobie zrobić kopalnię? Mogę sobie zrobić kopalnię. Ekstraktor rudy. Dwójeczka. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać w ten sposób, bo ja też tego nie wiem. No właśnie, niezbyt. O kurde. Dojdąc. A jak to wygląda tu? No widzę, że my tego zbytnio nie możemy nawet znaleźć chyba. My tego chyba zbytnio znaleźć nie możemy. Oż ty w dupkę węża. No to lipa. No to lipa, moi drodzy. Możemy sobie to najwyżej tutaj trzymać. Tutaj możemy sobie trzymać co najwyżej teleporter, żeby w razie czego znajdywać te przedmioty. No ale no, jestem niepocieszony w takim razie. Mega niepocieszony. Zostań ta półka, trzeba pamiętać o tym. Park blazarny sobie zbierzmy również. No zróbmy to przepinanie już na dwójkę. No ja bym chyba dzisiaj bardziej zeksplorował właśnie te jaskinie. Z tego powodu... Z tego powodu, że możemy znaleźć sobie pewnie jeszcze jakiś surowiec. No na razie do kwarcu pulsarowego. I te inne. Magnetowy jest tutaj. Woda. We need water. Jest water. To jest water. Dobra, wejście jest tu. Ja pamiętam, że mamy się jeszcze przejść do tych nowych lokacji, gdzie dostaliśmy wiadomość. Spokojnie nie krzyczcie. Doskonale to wiem. Nie zbiorę tego. Tu są same kwiaty. To jest ten zielony surowiec. Part kwazarowy. Bardziej na tym solarnym zależy. Kwazarowy nawet nie wiem do czego służy, bo chyba jeszcze go nie mieliśmy. W ogóle zielony kwarc. Zieloniutki kwarcyk. Wszystko, wszystko. Lazarowy C. No wierzę, że tu możemy jeszcze coś znaleźć. O, dwie skrzynki. Dzień dobry. Więcej rzeczy, więcej rzeczy. A ja tu chyba było zamarznięty przez chwilę jeszcze. Nie. Też blazarny. Tak szukam, szukam i szukam i powiem szczerze, że nie widzę. Nie widzę tu innych kryształów i to mnie troszeczkę niepokoi, kochani. Też nie powiem, bo to wygląda dosyć ambitnie. Mamy kolejne kwarce. Bardzo mi to cieszy. Kwarcyki. Mamy przypinanie schematów P3. Rozumiem, że to już jest max. To już mamy maksik. To już nas nie interere ani kici kici. Szybkość wydobycia mamy też na maksa. Egzoszkielet P3 też mamy na maksa. Plecak P3 też mamy na maksa. Kwarc solarny. Skąd do jasnej anieli wziąć kwarc solarny? Dobre pytanie. Szkoda, że nie ma odpowiedzi. Dobra, siarkę sobie odstawiam. Mamy tak, tutaj pełną skrzynkę siarki. Tutaj mamy też gdzieś pełną skrzynkę siarki. No właśnie, mamy tego za dużo. Totalnie mamy tego za dużo. Tytan też wywalam. Gdzieś tu jeszcze były ulepszacze, upgrade'y. Tu są. Akurat tego nie mieliśmy. Było zużyte gdzieś. Dobra, to też wyrzucamy. Wracamy się do miejsca z kwartem, no bo dzisiaj chcę troszeczkę bardziej wykorzystać tą energię. Pulsarowy.
Pulsarowy. Pulsarowy, fajnie. Bardziej liczę na te pulsarowe niż na... niż na inne rzeczy. Kolejne. Te pulsarowe dziwo są naprawdę bardzo przydatne. Ja tylko tak na początku myślałem, że... to jest taki, wiecie, trochę złomiasty surowiec, ale jednak nie. Jednak on jest dosyć istotny. O, ile rzeczy. Wybieramy ciebie. Tu jest ten kwarc inny troszeczkę, ten ciemniejszy. Magnetarowy. Teraz go zbierzemy, bo on też może być istotny. Bardzo podobny do tego zwykłego. Być może potem będzie się dawało jakoś pozyskiwać te surowce. Dobra, ale tu już więcej go nie widzę. Chodźmy się, przejdźmy do domu jeszcze raz. Odłóżmy to, co trzeba. Dobra, czy ja mogę zrobić kolejny? Mogę. Generator fuzji jądrowej. On daje 1485, no jest różnica. Jest różnica, kochani. Pyk, kolejny zrobiony. Myślę, że bez problemu możemy teraz się udać na aluminium. W ogóle jest pewnie masa aluminium już w tej chwili, tak. Bo pamiętam, że ja tutaj te zwykłe surowce wyrzucałem stąd. No wiecie, no w sumie to jest taki zapas, że tak powiem, tego aluminium w tej chwili. Bo ja się pozbywam tych zwykłych surowcy. To sobie wydobywa potem aluminium do końca i tyle. I ja jestem zadowolony i w sumie wszystko jest zadowolone. Dobra. Tu pewnie też jest max. Max nad max. Deploy. Ja troszeczkę też pozmieniałem te... to po niektóre oczywiście ekstraktory. Już ma mało. W sumie jeszcze ma mało. Dobra, to sobie również wrzućmy. No i chyba to jest czas, żeby się znów w końcu wziąć za ulepszacze. Za terraformację. No to ciśnienie też jest potrzebne. W ogóle co jest potrzebne do tego? 8 super stópki. No to w sumie jesteśmy sami to zrobić. O, jednak nie. Brakuje nam 8. A ja wiem, gdzie jest 8. W ogóle będę musiał chyba wywalić już te wiertnice od siarki, bo siarki naprawdę mamy dużo. Siarki naprawdę mamy dużo i myślę, że to jest nie aż tak istotne, żeby to trzymać. W sumie są teraz dwie tylko. W sumie są tylko dwie w sumie, to nie. W sumie są tylko dwie w sumie, to że Shiro powiedział, kurwa. Wybaczcie, ale jestem troszeczkę przyjebany jak papa do dachu ostatnimi czasy, po tym, czy w trakcie tego remontu. To możecie relacje na Discordach nawet sobie popatrzeć, jak ja tam sobie pracuję. Wygadamy fajnie. Dobra. Trzeba pozbyć. Mogę zrobić niszczarkę tu? No dziwo mogę. Niestety nie mogę jej zrobić w GC. Włącz. To nie są surowce, które potrzebuję w tej chwili. Tego mówię, lepiej się pozbyć, niech się osmu ładnie wydobywa. Tu nawet dałoby radę zrobić więcej tych wiertnic. Już pewnie osmu nie ma. Lipa. No dobra. Nie szkodzi. Czyli z terraformacją dzisiaj chyba jednak nawet sobie nie poszalejemy zbytnio. Tego co widzę. Bo nie mamy osmu. Nie mamy osmu, a osm jest potrzebny niestety do wielu rzeczy. No właśnie, brakuje nam też bioplastiku. Ja już miałem z tym problem wcześniej. I powiem osobiście, że no może być to problematyczne dalej, w dalszym aspekcie rozgrywki. Mamy manipulator DNA, ale nie mamy jeszcze hodowania drzew. To jest bardzo dziwne. Warownik też nam się niedługo odblokuje. Autowytwórnik mamy w sumie jeden. I tak sobie myślę, że chyba trzeba te glony też trochę porobić. Potrzebujemy bioplastiku, nie mamy grzybów. No właśnie. I tutaj też był problem na samym początku, jak się bawiłem. Ale tędy możemy wyjść. Też zrobiłem wyjście, dziwo. Jest żółto. Troszeczkę wygląda, jakby miał zaraz ten kwarc solarny spaść gdzieś. Co sądzicie? Tak to wygląda.
Tutaj mam zrobiony warzywnik. Tutaj mam zrobiony warzywnik i tutaj mamy wszystko praktycznie. Od fasoli... Urosło? 89%, to jeszcze nie urosło. Bakłażan za to urosło. Grzyby w sumie też. To dobrze wiedzieć. Dynia urosła, dynia jeszcze nie urosła. Tutaj troszeczkę nam się dłużej zeszło z tym. No, dynka. Jakieś tam różne inne rzeczy. Właśnie z tego powodu zacząłem sadzić, bo zacząłem brakować bioplastiku. Wodę też możemy sobie wrzucić. Woda jest też dosyć istotna, powiem wam szczerze. I nawet nie chodzi o picie, tylko ogólnie o potem surowce, które będziemy sobie tworzyć. Okej. Bioplastik. No dużo nie potworzymy, bo tylko te 3 nam się udało, tak? No właśnie. Te 3 sztuki nam się udało, nie więcej. Czego ja to potrzebowałem? Do kolektora wody jeziornej to raz, ale to już mamy kolektor wody jeziornej. No i do glonów. Wydwójeczka. Glony możemy sobie na przykład wytworzyć, tak jak miałem kiedyś to zrobione. O, na przykład tu. I te glonki sobie tam będą powoli się zbierać. Czy ja mogę wodę tu już sobie wziąć? Mogę, dziękuję. Przecież już larwy nam też powoli się ładnie wydobywają. Pojawiają się te larwy. Czemu to jest tak żółto? To świeci na biało tylko. Czemu to jest tak żółto? To ja nie panie Maju. Larwa rzadka. Właśnie. Zobaczmy jeszcze przy okazji, bo ja wam to pokazywałem bez prądu. Jak wygląda sala informacyjna? Co my tu mamy? Mamy mapę. Mapę, którą mamy tutaj taką globalną. Widzę, że tu jest obsydian, tu jest kobalt. Tu jest ta miejscówka, którą musimy zaraz pójść i odwiedzić. I rydek. Właśnie, czy my tu byliśmy? To jest dobre pytanie, bo nie pamiętam, a to wygląda jak jakiś taki kompleks gór, który mógłby nam coś ciekawego powiedzieć. Pokaż interfejs. Właśnie. Rakiety terraformujące wysłane. Do ten mamy tylko 1000. Ciśnienie mamy też w sumie tylko 3000. To niedużo. Satelity GPS mamy wszystkie. Oprócz P1 chyba. P2, P3, P4. I mapujące. Pytanie, czy wysłanie większej ilości nam by coś dało? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, jesteśmy teraz na etapie transformacji owadów. Mamy 40%, fajnie. Zwierzęta jeszcze 0. Rośliny mamy 1,5 tony prawie. Jak to wygląda tutaj? Optymalizator maszyn P2 to nie. Ekstraktor rudy. 13,3 paskali. No to jeszcze ciśnienie nam troszeczkę niestety jeszcze nam brakuje. Biomasa. Warzywniak P2. Warzywnik P2. 25 ton. Dużo. Ule są od 80 ton. To też dużo. O, to tutaj to jeszcze sporo brakuje. Sporo nam brakuje. Dostępnych mamy ponad 2000 kW. To dużo. To jeszcze w sumie dużo. Nie muszę aż tak stresować. Tylko po prostu mógłbym sobie dalej kraftować jakieś rzeczy typu właśnie rozsiewacze kwiatów. Bo brakuje nam nadstupek. Brakuje nadstupek. Zróbmy sobie więcej tych nadstupek. Naprawdę możemy to zrobić. Mamy wszystkiego dużo. Aluminium też mamy dużo, spokojnie. Tylko fake. Nadstopki. Nadstopki są tu. Aluminium też mamy. Proszę nie oszukiwać, bo mamy tego od cholery. Trzeba się przejść. Trzeba się przejść. I wziąć. I se wziąć. Tak jak powiedziałem, to nie jest problem. Aluminium pyk i cała skrzynka znów. Okej, okay. Rozsiewacze kwiatów P2. Możemy to zrobić. Ja bym to nawet zrobił i pamiętam kiedyś, że nie bawiłem się zbytnio
tymi kwiatami, tylko po prostu robiłem je w ten sposób. Obok siebie. Bez zabawy. Jakiegoś dziwnego kombinowania. Po prostu pyk i zrobione. Weźmy sobie te roślinki i je po prostu posadźmy. Były złote nasionka, tak? 4 mamy. 5 i tusk 6. Czego zabrakło do rozsiewacza? Nawozu. A nawóz się robi z bakłażanów. Być może byśmy zrobili jeszcze więcej tego. Czego zabrakło? Glonów. Dobra, ale weźmy sobie od razu tuska. I jedzonko. Sola? Nie. Bakłażan? Też niezbyt, ale no dobra. Trzeba to trzeba. Sola zaraz tam wyrośnie. Ja was przepraszam, znów telefon. Zapomniałem go wyciszyć. Już go wyciszam. Nie ma. Nie będzie. Wyłączony. Nawet nie wyciszony, a wyłączony. Okej. Okay. Bierzemy tuska. Nie wiem, ile tam tego tuska jest potrzeba, ale... Ale weźmiemy tyle, ile wlezie. Idziemy sadzić. Idziemy sadzić. Daje to coś jakby... Daje 43 gramy, 43,5 nawet. To dopiero rośnie. To dopiero rośnie. Okej. Mam nadzieję tylko, że lagów nie będzie przez to, co robię w tej chwili. To różnie może być w sumie. To jeden za dużo. Niech to sobie ładnie rozsiewa to wszystko. Wygląda zacnie, wygląda zacnie. A my sobie jeszcze teraz pójdziemy do tej nowej miejscówki. Zrobię to dla was. Zrobię to dla was i... No, sam sobie jestem ciekawy, co tam jest. Która to jest miejscówka? Posłuchaj sobie, odstawmy bioplastik również. Tego uranu mamy za dużo. Tego uranu mamy za dużo. Okidoki. Tylko tak, jeszcze jedno. Zanim to zrobimy, zjedzmy coś. To jest tędy. I tędy. Czy już mogę wziąć fasolę? Mogę wziąć fasolę. Dyńki też. Bo to jest właśnie autocrafter, który miał craftować sobie... Miał craftować sobie, moi drodzy... Co miał craftować? Bioplastik. Bioplastik miał craftować. Ja to potem ogarnę jeszcze. Zrobiłeś jakieś glony? Zrobiłeś się chyba nawet. Zrobiłeś się glonki. Jeden 7 tlenu, dobrze. Dobra, odłóżmy to. To była fasola tu. I dyńka tu. Możemy sobie dynię zjeść na razie. Nie chciałem tego. A fasolę sobie weźmiemy z jedną. Wodę sobie też z jedną weźmiemy. Czy ja mogę zrobić teleporter? Mogę zrobić teleporter, a niczego. No dobra. Czyli chodzi na to, że musimy się dostać tam. Tylko nie wiem trochę, jak się dostanę w to miejsce. Znaczy, podejrzewam, ale jeszcze nie wiem. Podejrzewam dopiero. Moglibyśmy wejść tędy i jakoś się tam przedostać. W ogóle chyba nawet w Alfie, czy Prilejsie, nie Prilejsie, co ja gadam, Early Access, nie było możliwości przejścia w ten sposób, a teraz chyba twórcy nawet sami do tego przekonują. Takie mam wrażenie. Zrobili tutaj takie fajne przejście. No chyba tak. Zglądam mniej więcej za tymi skrzynkami. What? Może jednak twórcy nie chcieli, żeby tutaj ktoś wchodził. Dobra, wyszliśmy. Jesteśmy tu.
I że to niebie gdzieś jest tu, pod nami. To jest niby gdzieś tu pod nami. Teraz pytanie gdzie? Teraz pytanie gdzie? Zalej też sobie wezmę. Bo ja tu żadnego ogólnie wejścia nie widzę. Nie wiem jak wy. Żadnej jaskini. A jednak. No i jest biom grzybowy. Jest biom grzybowy. Właśnie o ten biom mi chodziło. Nie wiem, czy on został przeniesiony, czy nie. Najsu, najsu. Tu nas jeszcze nie było. Z pewnością. Tutaj powiem, że nawet lipa, jeżeli chodzi o jakieś tutaj znajdźki. O, jest ołtarz opiekuna. Klucz opiekuna. To dziwne urządzenie zdaje się otwierać jakiś mechanizm. Rekonstruować tego się nie da. No i tutaj jakiś mechanizm oczywiście znajdziemy. Z tego co pamiętam. On był w takim dziwnym miejscu. On był w takim dziwnym miejscu. Pytanie, czy ja się zaraz nie zgubię w jakiś sposób. Optymalizator maszyn P2, dziękuję. I si, senior. Dobra, tu nic więcej nie widać. A jednak jest. Tuś jest. Tuś jest w środku, no wiem. No wiem. Dobra, teleporterek, bo widzę, że tlenu mało. Zawalny dron, przepraszam. Odrzućmy sobie te rzeczorki. No tu w ogóle powiem wam, że to żelazo i resztę. Idzie. Pyk i pyk. Ciekawe, czy dałoby się na przykład klucz zniszczyć. Kurde, przetestowałbym to, ale nie. Dobra. Mamy tą miejscóweczkę. No i tu jest potrzebny ten klucz, faktycznie. To jest. Odczytaj wiadomość. Ta podziemna jaskinia jest błogosławieństwem dla nas, opiekunów. Jest w niej mnóstwo zasobów, a podziemne położenie pozwala nam kryć się przed tym, co na zewnątrz. Tę planetę wybrano bardzo starannie. Teraz rozumiem dlaczego. Nie mogę się doczekać, aż rozpoczniemy budowę naszej osady i wypełnimy swoje przeznaczenie. Opiekun. Rok nieznany. I tu jacyś opiekunowie sobie robili osadę, wybrali planetę i zaczęli terraformację poniekąd. I drzwi stanęły otworem. Pytanie, którym? Już się zamknęło. My tu byliśmy już kiedyś. Byliśmy jeszcze w Early Access. Po tylu latach ogromie cierpienia postanowiliśmy opuścić rodzimą ziemię. Odejść jak najdalej, zbudować nowy dom. Daleko od terroru, daleko od niesnasek, daleko od nich. Postanowiliśmy ukryć się i wieść życie tak, jak to czyniliśmy przez stulecia. Starannie wybraliśmy miejsce, gdzie moglibyśmy być bezpieczni. Zebraliśmy ostatnich przedstawicieli naszego gatunku do największego statku i w tamtą pamiętną noc wyruszyliśmy. Bardziej niż przed nimi uciekaliśmy przed ich niezaspokojonym głodem. Opiekun. Rok. Nieznany. W początku uderzyło nas podobieństwo. Byliśmy niemal identyczni. Nasi naukowcy powiedzieli, że to z uwagi na fakt, iż nasze ciała niebieskie były identyczne. Dlatego nasza ewolucja, choć przebiegała niezależnie, była pod każdym względem podobna. Wyglądało to jak spotkanie z kuzynem, o którym istnieniu się nie wiedziało. Kiedy zaczęli lądować na planecie Trecha, nazwali nas nawet braćmi. Kilka statków kosmicznych zamieniło się w dziesiątki, przez co powoli zaczęły rosnąć nasze obawy. Główne różnice tkwiły głęboko w nas. Biologicznie byliśmy identyczni, lecz nasze umysły zostały ukształtowane zupełnie inaczej. Za sprawą przeznaczenia czy natury. Niestety, kiedy to do nas dotarło, było już za późno. Opiekun. Rok. Nieznany. Ty co? Kartować się nie da. Ja sobie pójdę po tlen. Wszystko pięknie, ładnie. Ale widzę, że tu trochę chyba czasu spędzimy.
Tu chyba trochę czasu spędzimy, dlatego po pierwsze się napiję. Po drugie wezmę dwie kapsułki tlenowe, żeby mieć w zapasie. Okej, idziemy dalej czytać. Nawet się latać nie da. Mamy dwie trasy. Idziemy na lewo. Widzę, że jest klucz. I są nowe koordynaty. 964, 68, 1744. Mamy koordynaciki. Jest to jeszcze tutaj po lewej stronie. Po prawej stronie, przepraszam. Tylko po prawej jak wchodziliśmy. Po lewej teraz. No właśnie, są statki. Są statki. Latać się tu nie da. Niestety, no kurde, zwiedziłbym tam te statki. I tak, zyskaliśmy nowy klucz i nowe koordynaty. Nowy klucz i koordynaty. Czy te koordynaty nam się tutaj ładnie... ładnie nam się gdzieś pojawiły. W ogóle zobaczcie, bo ja tego nie widziałem wcześniej. Czy ja dobrze widzę? Superstópki? Czyżby generator z superstópkami? Nie może być. Tak by to wyglądało. Dobra, czy nam się znaczyła gdzieś tutaj nowa lokalizacja? Nie widzę. Nie widzę, żeby coś tutaj było. Ale wiecie co, mapę mogliby zrobić lepszą, kurde, naprawdę. Bo jest kiczowata strasznie. To jest ten lód. Nie, czyli to musimy już sobie sami znaleźć. No dobra. Czyli dużo czasu nie spędziliśmy. No ale to nie jest problem. No i tak to muszę rozebrać. Musimy teraz wyjść. A co tu jest? Cóż my tu mamy? Obsydian. Wow, jest iryt. Podziemne jaskinie. Nie spodziewałbym się tutaj takiego obrotu sprawy. I to jest normalnie wyjście z tej strony. To weź to znajdź. Cholerka, no. Nie, no spoko, naprawdę bardzo spoko. Dobrze wiedzieć, że tutaj jest takie przejście. Dobra, czyli tak. Szukamy kolejnych koordynatów. Tylko pytanie jest takie. Gdzie to jest? Musiałbym zobaczyć na screenie, gdzie to może być mniej więcej. I w razie czego się do tego dostosować. Zobaczmy, jak te kwiatki wyglądają. Czy to się buguje, czy nie? O dziwo nie. Znaczy, no może troszeczkę FPS-y spadają. Ale nie jest jeszcze tragicznie. Optymalizator maszyn P2 nam się również tu wrzucił. Czego mogę zrobić? Mogę! Ja bym zrobił to w ten sposób, że dałbym to tu. Tu możemy 3 wrzucić. Wow! Ej, to zróbmy na koniec, zobaczmy ile nam to da. Ciśnieniowe też będziemy musieli zrobić, nawet chyba... No, obsydian to w sumie łatwe do zdobycia. Łatwy obsydianek jest do zdobycia, więc nie ma problemu. Upgrade'y. Mnożnik tlenu, mnożnik roślin. No, możemy sobie zrobić tak i tak. Ty. I zobaczmy, jak to wygląda. Ile to da? W tej chwili tutaj daje nam... rośliny 43,5 grama. (grystanie) 435 gramów.
Zajebiście. Daję 1000%, 500%. Len 600, to jest złote nasionko, tak. 1,9 PPT. 358, ja pierdzielę. Upgrade świetny. Upgrade'ik świetny, trzeba zrobić tam jeszcze na ciepło. Naprawdę będzie elegancko. Zobaczmy, jak teraz nam roślinki lecą. No, jestem naprawdę, naprawdę zadowolony. Biomasa. To jeszcze nie jest, nie jest to. Mamy dopiero 3 kilo na sekundę. Czyli pół kilo w sumie. To nie jest dużo. Potrzebujemy dużo, dużo więcej. Potrzebujemy ponad 100 ton chyba. Tak by to wychodziło. Czyli więcej, więcej, więcej roślinek. Naprawdę musimy tych roślinek sporo zrobić. Zbierać kory. Zbierać kory, bo ta kora się potem nam przyda. Inkubator. Hi, 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 hi. Inkubator kosztuje... Nawet go zrobimy. Inkubatorek nawet zrobimy. Bo będziemy mieć nawet do tego oddzielne pomieszczenie. Ikra. Mutagen P3. I to plankton. Wow. Aż tyle to nie. Aż tyle to nie. Larwa motyli. Tylko my nie mamy motylarni chyba, co? Jeszcze. Co nam z tego, że będziemy mieć rzecz do inkubowania? Jak nie mamy nawet jak tego inkubować? Znaczy nie mamy jak tego potem wyrosnąć. O. Filtr wody to nie. Tutaj to. Warzywnik, rozsiewacz drzew. No właśnie. Robimy 45 ton. To jest dużo. Zobacz, P5 potem jeszcze nam wskoczył. Wow. Owady, wiertło, P5 również. Kopuła motyli. 140 ton roślin. Mamy dopiero 2 tony. Ale lipa. Ale lipa. Musimy te 140, no nie, 80 ton w sumie. Żeby tylko te ule ogarnąć. No ale to też trochę dziwne. Już będziemy mieć rozsiewacz drzew. A ule dopiero dadzą nam owady. Ja pierdzielę. Zresztą mamy tego do roboty, to od groma naprawdę rzeczy. Tu jest do odblokowania masa, masa, masa różnych rzeczy. W ogóle jest jeszcze plecak odrzutowy P4. Gablota na żaby. Farma ryb. Gablota na ryby. Ja pierdzielę. Ekstraktor genetyczny, ule P2, mutageny P2. Zewnętrzne farmy. Ekstraktor gazów P2. Akwarium. Syntezator genetyczny. Rozrzucający te zwierzęta. Jejku. Kurde. A my potrzebujemy tego jeszcze. 45 GTI. No to jeszcze trochę nam... Trochę nam się tutaj jeszcze zejdzie z tym. Pręt osmowy. Stacja dronów, akwarium P1, ojej, 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 kwarc pulsarowy potem się da robić, generator portalu, możliwe dotarcie do odległych wrogów pełnych wyjątkowych przedmiotów. O kurde, plecak P6 jest nawet. Farma płazów. Platforma ekstrakcyjna, służy do ponownego dołączania do statku na orbicie. Oho, o, karm dla zbiorów. No moi drodzy, no mamy masę roboty jeszcze tutaj, naprawdę masę. I myślę, że to się na 30 odcinkach chyba nie skończy. Na pewno się nie skończy na 30 odcinkach, to wam mogę powiedzieć. Będziemy mieć roboty, a roboty, w szczególności, że... No teraz, w sumie, gdy mamy już tu bazę wybudowaną, możemy się skupić stricte na terraformacji, ale... Jednak to jeszcze do zwiedzenia mamy. Od cholery i ciut, ciut. Dobra, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście wspierać kanał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej.